Siema, z tej strony Hogaty, dzisiaj gra ze mną Hades. Hej ludzisko. A to jest kolejny już dawno wyczekiwany odcinek z gry, którą kiedyś muciliśmy codziennie przez długi czas i w której mamy klan dalej cebulaków i mamy dużo miejsc. I ogólnie to jest Survarium, tak, zmienili troszeczkę grę, no wchodząc właśnie czekaliśmy już jako, że tam po kilkudziesięciu godzinach rozgrywki, no troszeczkę się gra... przejadła, powiedzmy, to teraz pomyślałem, że można na chwilę przynajmniej powrócić, zobaczyć, co tu się zmieniło. Jak widzimy, ogólnie już całe drzewko tutaj misji zostało zmienione na takie, że mamy teraz, możemy misję robić na 3 etapy, tak jakby, czyli na 20%, na 3 etapy, na brązowy, srebrny i złoty, przy czym złoty daje nam w sumie to, co kiedyś zrobienie całkowicie misji. Zdobądź nowe zadania. Teraz widzisz, nie możemy sobie zadań za darmo przerzucać, tylko za 50 golda, co najwyżej. Niestety. Uprościć zadanie możemy za 10 golda, nie wiem, co to wtedy da, ale okej. I moim zadaniem jest teraz tak, do 40% celności w meczu. Podobnie. Tak. Strzelaj, by zabić... co tu muszę zrobić? Co to 75 jest? Nie zrozumiałem, więc nie baw się z przeciwnikiem, pewnie każdy zabić nie przy... A, czyli za 75 dopiero ostatnio tyle dostanę. Ostatnio masz za ojczyznę prawdopodobnie, zgadłem? Droga do zwycięstwa ostatnie. A jednak nie. Wiem, że są takie muszę same. Wygrać 5 razy. Aha, czyli to jest troszeczkę zmienione, bo wtedy były misje tak pojedynczo, czyli teraz jest trudniej zrobić misję, o, na takiej zasadzie chyba. Ale jak widzimy, armia odrodzenia też się zmieniła. Strasznie to przypomina WOTA i ogólnie Tech Tree w WOTA właśnie, czyli to drzewko badań zrobione. Tutaj oczywiście mam największe, jeżeli o to chodzi, na osadnikach z kraju. Tutaj czarny rynek zrobiony i włóczędzy też zrobieni. Mamy oczywiście sobie tutaj, możemy zobaczyć za ile pieniążków mamy poszczególne przedmioty oraz za ile golda możemy kupić tam broń czy jakieś zestawy całe. To jest fajne akurat, nie? Umiejętności chyba w dalszym ciągu te same są, nie ma więcej odblokowanych. Więc szkoda póki co. W wyposażeniu chyba się nic nie zmieniło. Z tego co widziałem w sklepie też za bardzo. Chyba kilka broni doszło na pewno. Tego Neostida premium nie było. Na pewno weszło. No tak, broni premium. Bo zwykłych broni to nie wiem, czy coś doszło. Tak teraz się patrzę. Cold Python był chyba... Dobra, zobaczmy może na tych droższych. Wepr 12, wieprzyk 12, nie wiem czy był. Pieczeniek? Wow. PKP. No raczej nic nowego nie weszło. Jak... Wychłop. Nie wiem czy ASH był kiedyś ludzie, ale nie, ASH nie było na pewno. Ale wychłop był WSK. Saiga była? Czy nie? Nie pamiętam czy Saiga była szczerze. Ale dobra, polecimy w takim razie do gierki. Jak widzicie tryby w dalszym ciągu te same. Badania, bitwa drużynowa, ładowanie urządzenia. Nie ma jeszcze tej swobodnej gry do wyboru. Ani tryb sali turniejowej też chyba nie działa, treningowej. Więc polecimy sobie normalnie. Poziom rozgrywki 10-11. Nasz ekwipunek jest mniej więcej właśnie na tym poziomie. Oprócz tego, że ta broń to jest szósty poziom, ale co tam? Po prostu... To jest SKS, nie? Tak, SKS, ale jedyny przedmiot na tym, co jest dziesiątopoziomowy, to te spodnie Stalkera i to jest jedyna dziesiątka tutaj u mnie. No, chyba tak. Spodnie Stalkera to jedyna dziesiątka. Ja mam tak... spodnie na piątym, więc... Tak naprawdę rzucałoby mnie niżej, gdyby nie te głupie spodnie, nie? Ale wiecie, no, była promocja tam w sklepie i kupiłem sobie takie spodnie. A twój pancerz chyba jest też wyżej poziomowy. Twój jest na dziesiątym. No właśnie, twój jest na dziesiątym, więc też i tak rzuciłoby nas na dziesiątki. Teraz musimy chwilę poczekać na pewno, bo nie wiem jak jest teraz rzucanie, może chwilę potrwać. Ty masz ten fajny plecak przynajmniej, nie? On to jakoś na początku wyleciał, to pamiętam. No, ale on po pierwsze fajnie wygląda i po drugie chyba ma więcej miejsc niż takie coś, co ja noszę. Plus jeden pojemności kieszeni, nie? No fajnie, no to bardzo dobrze. Czyli mogę nosić bodajże dwa granaty na przykład. No, to super. Akurat nie budki, to ja mam te odkrywce ode mnie z osadników akurat, nie, jeżeli o to chodzi. Pancerz dalej jest z Armii Odrodzenia, czapka z Armii Odrodzenia. Oczywiście moja maseczka się w ogóle do twojej nie umywa. Do twojego... Predatora. Predatora, no kuźwa, ta maska mi się podoba strasznie twoja. Chyba jest jeszcze lepsza z tego, co ogarniam. Ale fajniej wygląda, czy ten, bo lepsze to na pewno są, ale...
Czy lepiej wyglądają jeszcze, to jest pytanie. Teraz ci nie powiem. Dobór graczy zakończony, okej, oczekiwanie na odpowiedź serwera. Zobaczymy w takim razie jak z rzucaniem. Walka drużynowa, zakłady chemiczne, czyli mapa, którą na pewno znamy. Nie wiem w sumie, czy nie dodali jakiejś nowej mapy. Ale w sumie dzięki temu, jeżeli nie dodali, ani jakoś zbytnio nie zmienili, to będziemy się przynajmniej czuć jak u siebie w domu, nie? Ja nigdy nie lubiłem tej mapy. Nigdy zakładów chemicznych nie lubiłeś? Jakieś złe są. O, możemy teraz wybrać 1, 2, 3, widzisz? Ekwipunek tutaj. O, w końcu, tego mi najbardziej brakowało. Pyk, 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 to jedyneczkę poproszę. Okej, okay, to już jest miłe. Chociaż... Nie, dobra, z SKS-em zacznę. Powinno być najlepiej. Ja z AKM-em. Okej. Dobra, czy coś tu się zmieniło? Na razie póki co nie. Chyba tak samo, nie? Początek, ale no dopiero na razie wybiegam, nie widzę ścinek na początku, więc... Więc lepiej. Więc jest lepiej, to jest... Dobra, plus. Trójka, to... Dobra, gdzie ty jesteś przede wszystkim? To jest Dimecz chyba, tak? Drużynowa. No jestem za tobą. Tak, dobra. Jest cebula, Hades, pylmy. Dobra, tutaj gdzieś... Oj, jest tam blisko! Oj, zabij. Bogaty, rzuć! Asysta przy zabójstwie! O, pojawiło mi się teraz. Asysty, Tak, ja jeszcze jedną rzecz zapomniałem w sumie zrobić, czyli wyciszę trochę audio. Bo jednak gra jest naprawdę głośna. No i dostałem obrażenia właśnie przez to. No tak, widziałem ich, ale już nie mogłem nic zrobić, za późno było. Zabił cię ktoś tam z AKS-a, o przynajmniej widać w tej chwili. Mówisz? Tak. A jak zginąłeś, to nie miałeś czegoś takiego? Znaczy miałem jakiś tam, wiesz, ekran, nie, ale popatrzyłem. Nie zwróciłem uwagi. No widzisz, kurczę, to fajnie wygląda, fajniej na pewno. Lepiej widać, że się przyłożyli troszeczkę do tego aspektu na pewno tej gry. Boże, ale to teraz trzeba będzie, też będzie taki no skill typowy szedł. Kurczę, jak się do tej gry też trzeba się przyzwyczaić, szczególnie jak się gra w dosyć inne strzelanki. Na przykład CS-a. Na przykład CS-a, Battlefielda, nie? Czy jeszcze inne gry, a tu nagle przychodzi ci takie surwarium i hech, i tak będziesz inaczej strzelał niż w innych grach. Nie przyzwyczajaj się za bardzo. Partner, asysta przy zabójstwie plus 5, what? No tak, też miałem. Ale ja nic nie zrobiłem. No, widać, że miałeś asystę w jakiś taki czy inny sposób ją uzyskałeś, nie? Ja biegam tylko. Znaczy jestem na ich lesie, wiesz? No właśnie, ej, dostał koleś, ale nie umarł. Słabo. Nie widzę. Okej. O Boże, dawno się nie strzelało tu i ciężko jest. Wow, ze snajperki, a to nawet nie słyszałem z tego Remingtona, jak wyrwałem strzała. Dobra, biorę na kurwiacza, że tak powiem. Biorę Benelliego, zobaczymy, może lepiej troszeczkę pójdzie ze SKS-em. Póki co, no, trzeba oczy na pewno trzeba przyzwyczaić do tej gry, bo jak koleś ci się skampi cały na czarno, nie, to go po prostu można nie zauważyć. Tam może wejść przeciwnik? W tamto miejsce u nas na respie? No, najwyraźniej tam tak. Chyba nie mógł wejść nigdy. No, znaczy... Mógł... To ja weszłem. Ej, bez kitu, no mógł, koleś... Mógł wejść, jak przeszedł przez cały nas szres. Aha, coś mnie zabiło. No, ja dostałem w plecy centralnie od naszej tutaj stronki. No tak, zabiłem tego typa. Ja go obiłem. Ciekawe, czy dostałem w ogóle za asystę. Dostałem za asystę. No nie, chcę, że nasze, zabiłem go. Więc. Nasze statystyki to kurczę nie powalają teraz, nie? Kiedyś to już szło tak, że jak najlepsze te statystyki zrobić. W tej chwili leci o to, żeby... Znaczy ogólnie jak ktoś gra, to zapraszamy do klanu, bo myślę, że coś będziemy więcej grać teraz. Tak, dokładnie. Ja na streamach pewnie coś znowu pogram. Tę grę, dobra, zabiłem. Mściciel, fajnie. Fajnie, podoba mi się bardziej już. Partner. Tu się chyba dało położyć, nie? Czy coś? Tak, dało. Ja nie pamiętam jak. O kurwa, koleś tu był. Nie widziałem Gabona. PP2000. Tu jest w ogóle. No. Ciekawie, nie powiem, fajnie się gra rozwija. Jeszcze dać jej z pół roku czy rok i może jeszcze lepsza być, więc... Ale okej, samo krwawienie to już jest ciekawa rzecz. Mhm. Dobra, no z łępekiem sobie... Czy w tym negatywnym może sensie, bo trzeba bandaże nosić. Mówisz? No. A masz bandaż? Zadziałał normalnie, dobrze? Znaczy przy sobie nie mam, nie? Ale były bandaże, więc... Dobra, zabiłem jednego tu. Źle. Rzuciłeś smoła? Nie, ja padłem przed chwilą. No kompletnie mi nie idzie, wiesz co powiem ci, bo...
To nie jest mapa na moją broń. Co ty tam masz? Ja mam tego AKM-a. Znaczy inaczej, nie pamiętam jak się z niego strzela. Dobra, uzłem PK kolejny zabity. Ja wchodzę do nich do bazy właśnie, bo to nie, nie była bateria. A, to jest smoke. W sumie racja, tu się baterii nie przejmowało. Więc można spokojnie tym razem nie. Dobra, to jest zwykły night, to nie. Przykucnę i po kampie chwilę, poczekam. My przegrywamy też w tej chwili, to jest lipa. Mówisz? Tam był przeciwnik chyba, zauważyłem ludzie. O, coś we mnie strzelaj, to mocno. Ale kroków prawie nie słychać, przynajmniej ja nie słyszę. Nawet jak sam się poruszam. Ajajajajaj. Nie pokazuję. Ale powiem ci, wiesz co, powiem ci, że chyba gra płynniej chodzi. Tak, to jest na pewno, nie ma ścin i... Kiedyś były i częste, ja mogę nagrywać to, więc jest dobrze. A teraz jest płynnie bardziej. Tak, więc... teraz jest płynnie. Optymalizację polepszyli na pewno, da. Da, rusków dalej jest dużo. Więc to dobrze to mi idzie, mam jednego killa. Ja mam 3-4. Ja jednak chyba zostanę przy snajpie tu. Mówisz? Może jednak pomęczę się z nią. Kogoś słyszałem, ale to chyba mój był. Dobra, to jest Team Deathmatch, więc lepiej tu długo nie kampić, bo to się na dużo nie przyda na pewno. Okej, okay, no zobaczył mnie typek już. Wybiegnę, spróbuję go, nie wiem, zajść. O Boże, tu był typ, serio, no naprawdę. Co się na X-ie... Fuck, od pleców mnie wziął. Ty, a na X-ie... Na X-ie był bieg szybszy? Mi się wydawało, że... Lol. Dziwnie, dziwnie, tak? Powiem wam. Nie, no aż się też no, masz. Na X-ie jest taki też, szybszy bieg, a myślałem, że... Aha, na C się chyba kucało? Tak, na C się kucało tak bardziej. Wiesz co, typ jest u nas na bazie. No właśnie, czuję te pociski przelatujące obok mojej twarzy. On jest tam w rogu, nie? Prawdopodobnie. Nie prawdopodobnie, granat tam poszedł jest właśnie, no tak, zabił go. Okej. Okay. Asysta przy zabójstwie, co? O Boże, snajper jakiś, no nie. Ze skalesika chyba. Profil jest nieaktywny, to trochę boli. On jest na tych zabudowaniach naprzeciw. Jak idzie się prawą stroną mapy. Fuck. Wziął mnie. Aaaa! Shit. Aha, typ jest w domku jednym od naszego respa. Pyk! Granat tam na górę śmieciu jakiś. Dobra, a wezmę Franciego i się skampię gdzieś. Dobra, zabity. Jest zabójstwo, lecimy dalej. Tam jest... Przeładuj. Spokojnie sobie przejdziemy. Mnie tu nie ma, naprawdę. Drodzy przeciwnicy. Proszę tu nie patrzeć. Okej, Fran ci dalej strzelał, więc... Zatrzymał mój krwotok, jest... o fuck, wykrwawiłem się. Serio? Shit, no. Miałem za tam mój krwotok, zacząłem uciekać i w sumie tyle z tego wyszło. Ale miałeś informację, czy że mogłeś zatamować? Mogłem za... no... dostałem informację, żeby zatamować, o. Tak ci powiem, ale że chyba nie miałem czym tamować, to nie zatamowałem. Na czymś takim, tak mogę powiedzieć w sumie. O shit, o fuck. Koleś spieprzaj. Nie, tu chyba się nie można było kłaść, tylko kucać. No nie. Okłamałem cię wcześniej. Żałuję. Nie wiem skąd mi się wzięło z tym. Asysta przy zabójstwie. To można się ten kłaść. X mnie denerwuje trochę, bo ja automatycznie jakoś chyba na X było. Nie wiem, tak mi się wydaje chodzenie wcześniej, w sensie kucanie. I ja automatycznie no klikam kurczę tego X-a w odruchu. Albo to gdzieś indziej było X i co, właśnie... Powiem ci, że Franci dalej sope. Dostałem od snajpera, kuźwa. Te snajperki tutaj będą jednak bolały. Patrz jak te snajperki biją. Oni są po tej, oni są po prawej stronie na pewno. No, ja no, tam zabiłem dwóch snajperów, więc... A co jeśli te snajperki są teraz lepsze? Trzeba będzie sprawdzić później, w przyszłości, te snajperki. Kiedyś było różnie właśnie, tak? Na pół, na te snajperki. Raz były dobre, o, raz tak. Później były słabe. A teraz jeżeli są overpower, to można będzie to nie zagrać słabe. Ciekawego. Aj! Jednak te PM są lepsze. Takie, no French jest OP, ale jednak te PM są lepsze. Znaczy wiesz, bo zanim ja przyceluję tym, to
trochę mija. Zanim ja zobaczę przeciwnika, to też trochę minie, kurczę, w tej chwili. Nie jest tak łatwo. Teraz właśnie zobaczyć przeciwnika. Tam już strzelać to pół bajki, nie? No nie wiem. Pół biedy normalnie, ale teraz. To normalnie snajperzy we mnie strzelają, wiesz? Ja czekam, sneaky biki, czekam za murkiem, żeby ktoś zaczął biec, ja go wtedy w plerki zabiję. Tak, nie honorowo, ale no kurczę, przynajmniej będzie dobrze, przynajmniej zabiję. Wtedy. Przynajmniej zabiję, dam radę. No. Ja tam muszę się odwracać tyto. Ciągle. Widzę snajperkę, ale z tej odległości z UMPK to ja go nie zdejmę niestety. Mogę go posunąć co najwyżej tym UMPK-iem. Chyba, że mi się uda tam do nich wejść jakoś za chwilę. O, co? Co? Zabił cię ślepy, fajnie. No tak, on zabija, on ze snajperki tam, on z tych zabudowań właśnie bije. Ale snajperka nawet jeśli nie zabije na hita, nie? To no. Samo wykrwawienie się. No właśnie, teraz to jest wykańcza. O tyle lepsze. Bo wcześniej ta snajperka, dlatego tak jak mówiłem, nie? Że raz była OP, jak była na odpowiednim poziomie, później doszły nowe uzbrojenia, no, nowe uzbrojenie doszło, to snajperka znowu była słaba, bo właśnie nie zabijała na strzała, nie? Ale teraz jak krwawienie do tego dochodzi, no to już w ogóle jest inna bajka, nie? Możemy inaczej porozmawiać. Ciężko się przerzucić z CS-a. No. Na pewno. Inaczej, całkowicie inaczej jest teraz, wiesz, żeby znaleźć przeciwnika. Żeby go zobaczyć, tak jak powiedziałem wcześniej. Ja tu tak próbuję się patrzeć, ja tak wiesz, umieszczam w jednym miejscu celownik, żeby zobaczyć, czy ja w ogóle zobaczę, jak ruch będzie tego przeciwnika, nie? Czy go w ogóle zauważę. O tyle jest trudniej. Aha, ja tędy nie wejdę teraz, tak? Z którędy ja mogę teraz tu wejść? To jest pytanie. Też za milion punktów. Kiedyś się. Dobra, tutaj z tego co pamiętam dało się kiedyś wejść. No właśnie to kiedyś dało się wejść i właśnie sprawdzam, nie? I tak na razie słabo. Dobra, tędy chyba. Kiedyś się przydałoby wejść. Dobrze. Mam ignat. Dobra, zabiłem ich snajperka. A tu była fajna kampa. Bardzo fajna kampa, polecam. Zabójstwo. Z wykrwawienia to jest chyba teraz taki znaczek. Tam jeden koleś biegnie. A to nim się teraz nie zajmiemy. Dobra, zabity. Kolejny typek. Ja. Nie wiem czy można na respie teraz zabijać, wiesz? Bo strzelałem do, no chyba tak, bo strzelałem właśnie do kolesia, który stał u nich na respie i go zabiłem w sumie, więc wykrwawił się dokładnie. Ja się wykrwawię. Ej, nie jest źle, 7-9 jak na kilkumiesięczną w sumie przerwę od Survario, myślę, że bardzo dobrze. Póki co, jeszcze o, 2 minuty. O, nie krwawię, 9% mi zostało, nie? Powiem ci, że możemy to jeszcze ugrać. Możemy, chociaż ja na tych 9 HP... To nie wiem, czy ja dużo zrobię. Dobra, ja tu wbiegam z powrotem na górkę. Snajperskiego SKS-a przejąłem. Ślepy mnie zabił. Ślepy znowu jest snajperem, bo jak ja go zabiłem, to zmienił swój zawód na tego, na karabinerii. Tak, no to zabił mnie ze Remingtona bodajże. A, dobra, taki skok dalej, te skoki zabijają z łatwością. Mówisz? To jest o, jednak dalej fajną rzeczą. A co, ty fuck, zabił mnie na fan J. Co? Byłem u nich w bazie prawie znowu. Ale nie spodziewałem się, że on tak mnie zabije od razu. Kurde, słabo. Ja tam strzeliłem w jego kierunku, myślałem, że go dziabnę czy coś, a to jednak nie dziabłem. A, prawie, no obiłem go mocno. Szkoda, że to nie pokazuje ile HP się obiło, wiesz? Fuck, skąd? Diegorawsk, zatamuj krwotok. Nie mam czym, umarłem. Smutek. Masakra. Z jednej strony fajnie, jak ty strzelasz do kogoś ze snajperki, z tak. Drugiej strony głupio, jak ty dostajesz z tej snajperki. To jest to. Ale teraz chyba widzę, trzeba... że jakieś medale w ogóle jakby tu wchodzą, no nie? Tak. Mogliby, znaki. Wiesz co, wprowadzić? Mogliby wprowadzić, myślę, dodatkowy slot na apteczki, skoro już coś takiego zrobili, wiesz? Pan dla Rusków? Co? Nie śmieję, może bandla Rusków. Ej, no kuźwa, znowu z respa dostałem?
O! Gdzie ten typ siedzi? Nie mam pojęcia. To teraz będzie przesranie, coś czuję. Bo skoro można bezkarnie wbiegać na resp, to znowu jest z drugiej strony, z jednej strony fajnie, ja do nich biegnę, pozabijam. Zawsze można było. Ale był ten, nie można było zabić na respie. Jak koleś można awczył. Było. No nie można było, ile razy ja stałem, byłem nieśmiertelny, jak oni do mnie próbowali. Na początku, przez jakąś chwilę. Co ty, nie przez jakąś chwilę? To ja zabijałem normalnie na respie. No to nie wiem, może miałeś zablokowaną wersję kappa. Dobra, tak. Aha, tu nie wbiegnę. No gdzie jest ten frajer ze snajperką, który do mnie strzelał? Tu są jakieś strzały. Aha, koniec. No a przegraliśmy niestety w takim razie. Poziom 21 osiągnięty, o, pojawiło ale się coś jak ten... O, menu inaczej. O Boże, ile trochę punktów jak masz? Thunder. Których? Na plus czy na minus? Plus... Minus 5. Minus 6. Ale widzę, że niestety idą wedle War Thundera też trochę z tymi odznakami. No widzę, najlepszy gracz, najlepszy zabójca, bohater, a ten od nas najlepszy strzelec, czyli nie było tak źle ogólnie, bo od nas dostali medale, udało ci się znaleźć 808 kredytów. Nie no, wygląda całkiem okej, całkiem fajnie to wygląda, teraz lepiej troszeczkę niż wcześniej, dodali trochę rzeczy, no i ulepsz wyposażenie, co? Pokazało mi się tak, to od razu. Tak, też mi się pokazało, ale ja to olałem. Anuluj, no, osiągnięto nowy poziom, otwórz umiejętności, 21 poziom, ja mam jeden punkt. Co ja mogę teraz znieść w sumie? Co tu mogę? Do walki dwie ręczne broni, otrzymujesz dodatkowe miejsce na specjalnie, ale nie możesz używać drugiej broni. W sumie nie mam drugiej broni, więc posłańca sobie wezmę i zatwierdzę. I mam chyba teraz właśnie dzięki temu mam dodatkowe miejsce. Dokładnie, mam na przedmiot dodatkowy. Czyli chyba akurat nie przedmiotami są te apteczki, nie? Znaczy masz opakowanie bandaży, nie? Czekaj, sklep i gdzie to jest? Co tam masz, opakowanie bandaży? Gdzie to jest? Ale to jest w przedmiotach, antytoksyny. Aha, opakowanie bandaży, coś takiego. Okej, okay, no to fajnie, no to dobrze. Okej, okay, w takim razie w tym odcinku to było na tyle. Dzisiaj grał ze mną Hades, który zmienił... Grałem. Zmienił pancerz? Tak, zmieniłem pancerz. Na lepszy? O Boże, to jest poziom 12, nieważne. No. Dzięki za oglądanie i... Na razie. Cześć.